Mariusz Frej, popularyzator akwarystyki morskiej w Polsce. Człowiek wielu pasji, kochający ludzi i zwierzęta. Od wielu lat współorganizator zlotów akwarystycznych w Polsce. Cześć Mariusz. Cześć. Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie i odwiedziłeś nas w naszych skromnych progach. Kopelaty, jak nie dzisiaj, to kiedy? No, cieszę się, że jesteś, dobrze cię widzieć e, znowu po tylu latach. E, I to, o czym my teraz rozmawiamy, i ten cykl cały jest poświęcony e, pasji. Mamy wspólną pasję, więc gdzieś się tam spotkaliśmy po drodze, e, szukając informacji na temat akwarystyki, więc e, poznaliśmy się na Nanorifie, i oto jesteśmy, wracamy po kilkunastu latach właściwie chciałabym, żebyś opowiedział dzisiaj troszeczkę o sobie, jak zaczęła się Twoja przygoda z akwarystyką? Jakąkolwiek? Ile miałeś lat, jak założyłeś pierwsze akwarium? Ło, no to cofamy się w przeszłość. Miałem poniżej 10 lat. Dokładnie nie wiem, ale świetnie pamiętam ten moment, gdy powiedziałem rodzicom, chciałbym akwarium. Mhm. No nie byłem postrzegany jako dziecko. Które robi coś od A do Z, przeciwnie, więc to było dosyć sceptyczne nastawienie do mnie. Więc pewnego dnia mama zobaczyła na moim biurku, że jest słoik kilkulitrowy, a w środku jest samiczka gupika. W kolejnych dniach, miesiącach tych słoików przybywało. Naprawdę to była pokaźna. A, czyli nie, nie liczba... rosły słoiki, tylko ilość słoików. Ilość, naprawdę świetnie się te gupiki mnożyły. Ja miałem dużo czasu, sporo samozaparcia, żeby wyławiać te młode gupiki. Tak, także. A szedłeś do sklepu i kupowałeś kocną samicę? Bo ja tak robiłam za dziecka. A właściwie mój brat, dzień dobry, proszę kotną samicę, głupikę. <laughs> Prawie co tydzień. A ty jak? Kupowałeś kotne? Czy one same y, u ciebie zachodziły w ciąży? Właściwie no, to była pierwsza e, samiczka, tak, e, tak wyszło, no radość niesamowita i to tak to się dzieje, później do, doszedł e, samczyk, e, jakaś roślinka troszkę e, żwirku. Mm. M, no i lampka biurkowa przede wszystkim, także no tak. tam nie było nic e, więcej do momentu, gdy mama spojrzała: Mariusz, to chyba naprawdę to lubisz. No i poszliśmy, kupiliśmy pierwsze akwarium 27 litrów, które pewnie w piwnicy do dzisiaj gdzieś leży. Mm -hmm. No i oto... I tak je... się zaczęło. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Fajne jest to, że pasję mam komu przekazywać. Aha, tak. Także obsługa akwarium obecnego w domu, no to mały pomocnik, pięciolatek. No, tak, tak bardzo chcę pomóc, że, że czasami to muszę zrobić po godzinach, gdy już śpi, <grym> ale to, co możemy robić razem, ale nie mogę złego słowa powiedzieć, bo szybę zawsze mam wyczyszczoną, A także <grym> robi to pasją. Tuli akwarium, że ło. <grym> Także <grym> ciekawe. Teraz masz akwarium morskie w domu, tak? Tak. Od wielu lat masz morskie tylko, czy jeszcze wracasz do słodkowodnego? W pracy mam jeszcze słodkowodne, lubię sobie odmienić mm. spojrzenie, właśnie, ale w domu jest tylko morskie, ponad 500 litrów. Mhm. Mm Cieszę się, że do windy nie zmieściło się większe akwarium. Tak, bardzo często wyznacznikiem wielkości akwarium w domu tak, jest winda. Tak, także lata lecą, sił nie przebywa, a jednak noszenie tych wiader, mm -hmm. no to nie jest najłatwiejszą rzeczą. Mm -hmm. A gdybyś teraz chciał komuś sprzedać szybki przepis, jak zrobić akwarium morskie? Co zrobić, żeby mieć akwarium morskie? Tak jak ty. O, a mnie zaskoczyłaś pytaniem. Co, co, co zrobić? Jeśli jest to mm, y, nagła fantazja, to lepiej chwilę po, poczytać mhm. wejść na jakieś forum akwarystyczne. A skąd czerpać wiedzę, właśnie? My czerpaliśmy z NanoRift, tak. to, to wiem. Także. Poza wspomnianym forum norifu, no to mhm. na przestrzeni tych kilkunastu lat, wiele się zmieniło, ale źródło zawsze jest to samo. Mhm. Inny hobbysta, inny akwarysta morski, tak. można zadać jedno pytanie, dostać 10 odpowiedzi, mhm. i połowa wyklucza pierwszą połowę. Natomiast to już coś daje do myślenia, że jest wiele dróg dojścia do tego samego celu. Mm -hmm. Najlepiej na początek zacząć od czegoś prostszego. Akwarium morskie no to jest kolorowa bajka. Mm. Nawet proste formy życia są bardzo kolorowe. Mm -hmm. Uważasz, że warto mieć mentora jednego, który poprowadzi cię w tym procesie? Tak, sam, sam doradzam, że na początku drogi, nawet jeśli rady nie są najlepsze, to konsekwencja pójścia tak. jedną drogą jest kluczowa. Mhm. Gdy zdobędzie się ten podstawowy warsztat wiedzy, to później można rozwijać się i się obierać swoją drogę lub zmienić daną technikę, metodę mhm. i w ten sposób ewoluować. Tak. Tak, ja, ja się całkowicie zgadzam. Jakby błądziłam, dopóki nie znalazłam <grym> jednego mentora. I to faktycznie to błądzenie też kosztuje, prawda? Bo oh. dajemy się czasami naciągnąć, czasami, czasami nie, ale po prostu próbujemy, bo chcemy pomóc tak naprawdę zwierzętom, które dajemy do akwarium, i tak naprawdę kupujemy kolejny produkt, który ma uratować rozwiązać jakiś problem, więc tak. Jednak jeden mentor, nawet jeżeli czasami się myli, to dalej to jest jeden mentor. Zgadza się. Okej, okay, czyli e, mówisz cierpliwość przede wszystkim. Tak. Mhm. Dla mnie trochę cierpliwość okej, okay, systematyczność chyba w akwarium. Akwarium morskie chyba najbardziej mi się kojarzy z systematycznością. Moją drogą, żeby y, cały czas y, mieć to akwarium y, mhm. w domu, bo... Jednak gdy założyłem rodzinę, bo akwarystą byłem od zawsze, tak. to, to jednak to był jakiś kompromis, i spotykam się w wielu przypadkach, że ktoś mówi: O, tu za chwilę rodzi mi się dziecko, to muszę zlikwidować mhm. akwarium. Wy, wynaleźć ty, tysiąc wymówek, żeby zlikwidować to i tak dalej. Dla mnie kluczową rolą jest to, żeby, gdy wrócę do domu z, z pracy, spoglądam sobie to akwarium. O, jeszcze chcę to dojrzeć, spojrzeć na daną formę życia, albo hmm. czasami coś się, coś pójdzie nie tak i patrzę na daną plagę i tak. O, co tu się od ja nie <śleszy> 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 I jeśli wezmę to. Je Negatywnie, no to, to to podłamie mnie to. A jeśli spojrzę na to, a wiem, jak sobie z tym poradzić, albo no, muszę poszukać, hmm. zmienić jakieś proporcje. To jest coś, co, co pozwala mi myśleć dodatkowo. Nie w formie obowiązku, tylko właśnie pas pasji, coś, co uzupełnia, wypełnia moje życie. Nie? Mm -hmm. A jeszcze jak mogę przekazać to komuś dalej, podzielić się tym, gdzie, no powiedzmy sobie szczerze, w szkole uczeń był ze mnie żaden. Można mieć jakiś poziom inteligencji, ale zainteresowanie. Formalną edukacją, to no, w moim przypadku była zerowa, więc przez te naście lat nadgonienie różnych zagadnień nad tym, że to mi się po prostu spodobało i mhm. chciałem dojść dalej. Dlaczego tak? Mhm. Liznać chemii, fizyki, nawet matematyka w jakiś tak. sposób. I to przychodzi. Naturalnie, na mm -hmm. przykładzie, nie na suchych jakiś wzorach. Mm -hmm. Tylko widzę, o, to z tym tu, tak, ła, udało tak, się. Tak, tak, tak. No, akwaryści morscy to malichemicy trochę. No. <laughs> Okej, okay, a bardziej e, zwracasz, e, bardziej obserwujesz koralowce, czy ufasz wynikom badań, testów? Wynikom głównie, testów. głównie obserwacja, ale to y, nie jest tak, że y, ja sobie y, Ufam bezwzględnie. Jestem fanem no, nowych narzędzi, jakie są na chwilę obecną mhm. dostępne. Natomiast też to nie jest sucha materia. To ja interpretuję to, co dostaję z laboratorium. Mhm. Jeśli czegoś nie rozumiem, pytam się o opinię. Mhm. Kogoś, na, na kim zależy mi na jego opinii. Nie? Mhm. A jak często badasz wodę w swoim akwarium? Czy masz jakieś automatyczne badanie wody, czy badasz tak ręcznie, kropelkowo? Głównie kropelkowo to co tydzień sobie mhm. badam. Ja wiem po obserwacji, jakie są parametry. Natomiast ten warsztat, który sobie wyrobiłem. Oto mam test. Jeśli otworzymy test, on ma swój czas do zużycia. Dlaczego tak. on ma się przeterminować? Skoro wprowadziłem to już lata temu w automatyzm, mm -hmm. zużywa się, biorę kolejny. Gdy, bo mam też kilka akwariów mm -hmm. pod swoją opieką. Gdy nie wiem, co, co się dzieje, gdy nie spędzam tak intymnie, codziennie każdego dnia czasu z, z tym akwarium, mhm. posiłkuję się testem ICP. Mhm. Okay. A ty też serwisujesz akwaria klientów? Tak, bardziej jest to na zasadzie doradztwa, konsultingu, mhm. gdzie ktoś mówi: Mariusz, nie wiem o co chodzi. Tak. Możesz spojrzeć swoim okiem mm -hmm. na, tej, na tej zasadzie. Ale okay. nie zajmujesz się zakładaniem, serwisowaniem, prowadzeniem akwariów? To już są, pozostaje w części moich zawodowych mm -hmm. kompetencji, jak najbardziej mm -hmm. też. Okay, okay. Ale, a, ale nie jest to główny profil, czym ja się, się osobiście zajmuję. Mm -hmm. A widzisz różnicę pomiędzy. Mnie też ciekawi podejście osoby, która serwisuje i zakłada akwaria. Czy to. to bo ja tego nigdy nie robiłam, miałam mhm. ja zawsze swoje akwarium, ale czy powiela się metodę prowadzenia w, u swoich klientów wszędzie tak samo? Czy jest to zawsze inaczej? Czy, bo to chyba też zależy od osób, które prowadzą to, posiadają to akwarium, tak? Prowadzisz, doradzasz, ale. Hmm, odpowiem na, na to pytanie przez pryzmat hmm, fotografii. Lubię hmm. przykłady hmm. <laughs> takowe. Nie można e, e, robić dobrze każdego e, stylu, więc. Jest wywiad z danym hobbystą, człowiekiem, który, któremu marzy się akwarium. Jeśli on z góry określi, o, tu ma, musi być wszystko, kolory, ryby agresywne, spokojne, wszystkie morza, oceany i jeszcze ma kula dyskotakowa być, ale ten koralowiec musi stać tak, to ma być tak i tak. Pana, można wykonać. Sztuczną Rafę i będzie nawet tańczyć dla pana, jeśli pan sobie życzy. Natomiast niekoniecznie ja się tym zajmuję. Mhm. Trzeba też znać granice swoich chęci przede wszystkim. Tak. Możliwości są, mhm. ale jest coś, pod czym człowiek się podpisuje. Mhm. Tak, żeby to było w zgodzie z moją drogą, na przykład. Więc ja mogę doradzić, kto mhm. się tym zajmie, kto się w tym dobrze czuje w danej materii. Mhm. Mam tą cechę przede wszystkim, że potrafię powiedzieć, że ja tego nie wiem, mhm. albo ktoś. W tym zagadnieniu jest bardziej kompetentny, lepszy, mm -hmm. bo dobrze jest się otaczać ludźmi z danej specjalizacji, tak jak ja hobbystycznie lubię sobie spojrzeć na różne aspekty i czuję się w nich mocny. Natomiast w mojej e ewolucji, gdy zaczynałem od prostych y, koralowców poprzez y, najtrudniejsze, gdzie udowodniłem sobie, że potrafię, ale czy to jest byłoby, żeby y, mieć najtrudniejsze koralowce i stresować się? Czy ja mam czas pójść do pracy, pobawić się z dziećmi i jeszcze dopieścić y, to akwarium, żeby było tak na 99% jego możliwości? No nie. Mhm. Także y, to przede wszystkim staram się y, tłumaczyć y, klientowi y, hobbyście, że, y, no, żeby y, odpowiedział sobie na pytanie, czego on chce mm -hmm. od akwarystyki, czym dla niego ma być biotop, inny świat tuż obok niego, czy ma go cieszyć, w jaki sposób, bo potrzeby są bardzo, bardzo różne. Najbardziej doceniam w ludziach to, że tak, oni chcieliby to zobaczyć u siebie w domu, hmm. obserwować i zobaczyć, co ma do pokazania natura sama w sobie. Tak. Tak, tak, bo czasami my utrudniamy tak naprawdę naturze tak. to, co on chce robić. A jaki jest ulubiony typ akwarium? Czy masz jakiś typ w sensie grafa mieszana, same SPS-y, same LPS-y? To jest ciekawe, to co, to, co lubimy. Ja, ja kiedyś bardzo chciałam, mi się podobało moje akwarium SPS-owe, ale to była jednak gonitwa, obserwacja, śrubowanie parametrów, mm -hmm. e, robienie zdjęć. To tak. super. E, ale jednak, tak najmilej wspominam akwarium LPS-owe, które było przepiękne, a nie wymagało tej, tego, mm -hmm. tego całego zabiegu. Mm -hmm. Więc jakie są Twoje obserwacje? Czy takie akwarium po prostu easy, które samo się sobą opiekuje? Czy jednak lubisz majsterkować i cały czas coś tam śrubować? No, pytanie rzeka. Lubię przede wszystkim. Różne biotopy. Mhm. Lubię mieć inne spojrzenie. Nie ma także o jeden typ. Wiadomo, że u siebie w domu to ja nie będę co pół roku zmieniać, bo tak się nie da. Mhm. Akwarium domowe jest dostosowane do mojego rytmu życia. Tam jest miękko LPS-owo. Mhm. To, to jest na tyle bezpieczne, że ja wiem, że mogę pojechać z rodziną na wakacje. Tak. Nie będę bał się, co tam spotkam po powrocie. To jest duży stres. A masz opiekuna na czas urlopu, czy nie? Nie. Wcześniej w prosiłem rodzinę, mhm. ale na, na tyle jest to zautomatyzowane, że w razie wu mam do kogo zadzwonić i gdyby prądu nie było, żeby spojrzeć, skontrolować, ale tak Mhm. Nie ma potrzeby. Ale to jest niesamowite, jak na przestrzeni lat to się zmieniło. Mhm. Nie? Jak automatyzacja tak naprawdę nam pozwoliła wyjeżdżać na wakacje. Tak. bo zazwyczaj to był największy problem. Dobrze, ale co z akwarium na wakacje? Co robimy? A teraz powiadomienie na telefon, tutaj tak. to, to, to podejść tak. tylko sprawdź i tak, tak naprawdę tylko kontrolnie, nie? No powiem Ci tak. Coś, co może być ciekawe dla, dla widza. Jeśli ktoś wyjeżdża na wakacje, to zawsze jest ten sam schemat. Wszystko kontrolujemy, zamykamy okna i zmienia się wtedy PH w akwarium, bo nagle wyjeżdżają domownicy, zmienia się ten mir domowy, są inne warunki, i procentowo. No najczęściej dzieje się coś złego mm. podczas naszej nieobecności, bo akwarium przyzwyczajone do czegoś innego nagle ma inne warunki, mm -hmm. więc uchlenie okna, pozostawienie szczeliny to ma bardzo duże znaczenie, no i o tym warto pamiętać. No to jest ciekawe, bo faktycznie przed wyjazdem zazwyczaj chcemy zabezpieczyć mm -hmm. wszystko. Tak. A jednak akwarium potrzebuje jednak mieć dostępu powietrza. Mhm. Ciekawe. Czyli opiekuna nie masz, jest technologia, pozwala tak. nam na to wszystko. To jest fajne. Obserwujesz, bo jesteś w hobby wiele lat, widzisz te zmiany, jakie zaszły. Mhm. Co najbardziej ci się spodobało, czy co najbardziej może korzystasz z technologii, które bardzo Ci ułatwiły życie, albo jak w ogóle oceniasz te zmiany? Bo tu się hmm, zmieniło chyba wszystko. Tak. Gdy spoglądamy z jednej strony na metodę berlińską, dużo, dużo jeszcze więcej skały mm -hmm. naturalnej, ko koralowej. Tak obecnie mamy inne narzędzia do namnażania bakterii. Mm -hmm. I praktycznie koralowce można nawet na szkle postawić w akwarium. A mieć tak. tą biologię w Sampie, w drugim akwarium pod spodem. Mhm. I to jest, to jest najistotniejsza zmiana. Natomiast dla mnie na, na przestrzeni lat najbardziej obserwuje się dyskusje, obozy, co jest lepsze. Ja jestem człowiekiem środka. Zrozumcie, to są narzędzia, możesz wybrać. Najważniejsze, żeby je połączyć z głową. Mhm. I na tej metodzie, i na tej metodzie będzie to działać. Tak, właśnie to chyba przychodzi już z czasem, kiedy widzimy, poznamy te wszystkie metody i okej, okay, one wszystkie działają tak naprawdę. Nie ma jednej metody i nie tak. ma co życie oddawać za jedną metodę, bo po prostu to wszystko działa. Tak naprawdę najważniejsza dla mnie jest biologia, bo to tego niczym innym nie zastąpimy, bo to potrzebuje troszeczkę też czasu, prawda? Mhm. mhm. A najważniejszym komputerem jest ludzki umysł, mhm. żeby nie przesadzić ze swoimi chęciami, mhm. ale też nie, nie porzucić praktyki, sprawdzić, czego może brakować tym zwierzakom do szczęścia, uzupełnić dane parametry. Mhm. Tylko jeszcze. No tak. To są kluczowe właściwie tak. aspekty prowadzenia akwarium morskiego. A co sądzisz o oświetleniu? Jaki typ oświetlenia preferujesz w akwarium? Ja jestem fanką T5. Okay. Ja próbowałam LEDy, ale prawdopodobnie wtedy nie było tak dobrych LEDów. Chociaż miałam, miałam przygodę z LEDami, próbowałam, ale nadal. Być może dlatego, że ja robiłam dużo zdjęć i zdjęcia się robi dużo łatwiej przy te piątkach, mm -hmm. przy ledach. Prawdopodobnie teraz już jakbym wróciła do tego, to jest inna technologia, ale jestem oldschoolowcem. Jeżeli chodzi o akwarystykę morską, ja lubię te piątki. A ty? O, temat rzeka. Ja... W domu, jak i w pracy, ma, stosuję oświetlenie LED-owe. Mm -hmm. Jest to naturalne z moją e, pracą. Mm -hmm. Natomiast najważniejsza jest rzecz, to, że ja używam LED-owego. Nie dyskwalifikuję, nie umniejszam. te 5 Hakui, okay. jeśli tylko jest dostępne, jeśli tylko kogoś finansowo na to stać. Mm -hmm. Jeśli y, roz, ktoś rozumie, dlaczego wybiera dane narzędzie, no to sukces mamy w kieszeni mhm. nie można z góry zakładać kupiłem Ferrari i to ma samo jechać nie mhm. znowu najważniejszy jest człowiek żeby nie przesadzić mhm. um, przy oświetleniu zwłaszcza ledowym jedno jest to co potrzebują koralowce a drugie to co człowiek chciałby zobaczyć w tym akwarium tak bo tak naprawdę widzimy w akwarium subiektywny obraz skrawka rafy według naszego wyobrażenia. Mm. Troszkę inaczej to wygląda w naturze. No, troszkę. Tak, więc aż tak pięknie kolorowo nie ma. Mm. Dlatego no, wielu akwarystów no, doświadczyło y, y, różnych y, rzeczy, bo ktoś Wcisnął gaz do, do dechy. Pełna moc oświetlenia, o jak pięknie świeci, cudownie. Potem coś złego się dzieje, potem jest zrzucanie winy na oświetlenie. Tak. Dlatego, jeśli ktoś chce mieć jasno, chce mieć ładne rozproszenie, nie wymaga blików, tak kontrastowego, ładnego światła. Śmiało może wybrać te pięć. Mm. Jeśli ktoś pragnie do tego blików, zwiększenia tej kontrastowości, wybiera sobie hybrydę. To mm. też jest fantastyczne. A jeśli ktoś chce pójść z duchem czasów obecnych, Trendów, bo to, to jest bardzo teraz mocne, tak. wybiera po prostu oś oświetlenie led ale do dyspozycji w szerokiej gamie produktów hmm. dostępnych na rynku. Wybiera sobie, jakie by chciał mieć soczewki, jakie widmo. Są, są możliwości, bo oświetlenie led są różne mhm. narzędzia, nawet w obrębie jednej marki, jednego producenta. Więc tutaj ważne jest dla kogoś, kto się od dłuższego czasu przygotowuje do tego, żeby założyć sobie akwarium, żeby móc gd gdzieś kogoś odwiedzić. Jeśli nie sklep, mhm. no to umówić się z jakimiś hobbystami, żeby móc własnym okiem spojrzeć. Oczywiście można posłuchać historii, bo nierzadko będzie pytanie i odpowiedź o, o wybór, dlaczego to oświetlenie i tak dalej. Przyczyny są przeróżniste. Aha. Jeśli kogoś stać na coś najlepszego, no to, to wtedy, wtedy jest dobrze, ale te, te też jest pułapka. Ta lampa za nas wszystkiego nie zrobi. Tak. Musi być to 5% od posiadacza. Jak to, jak to ustawić? Mhm. I dać sobie czas, żeby natura zrobiła resztę. Mhm. Ale jak jesteś fanem LEDów, i ty jesteś, czy masz zaplecze fotograficzne, to może zdradzić typy, jak robić fajne zdjęcia pod LEDami. Ja bym się chciała nauczyć. Tycz mi master. Zaskoczę cię. Patrząc na zdjęcia kolegów, jakie, no. jakie, jakie robią, mm -hmm. to, 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 to powiem Ci tak. Na pewno. Fajne jest to, że są dostępne filtry, zarówno na telefon komórkowy, mm -hmm. zarówno filtry na lupie z podświetleniem, które sobie na magnesie przyczepiamy do szyby mm -hmm. akwarium i wtedy łatwiej jest wydobyć kolor. No bo... One nie są przekłamane wtedy przez ten filtr pomarańczowy? Czy to są takie, jak Mamy żółty i pomarańczowy, mm -hmm. żeby zdjąć y, niebieski. niebieski kolor, tak mm -hmm. w skrócie. Więc tutaj ta interpretacja y, ludzkiego oka, y, znając wzorzec i trochę, no, jakby się chciało to, to widzieć, no to wtedy y, tu trzeba samemu y, wybrać ten y, balans. Mm -hmm. y, Widzimy różne zdjęcia, czy to komercyjne, czy, czy prywatne, gdzie no, przeskalowane są... Ale przy filtrze pomarańczowym to jest trudno zobaczyć, który jest przeskalowane. To znaczy, to, to, to się właśnie zmienia teraz na przestrzeni lat, mhm. ponieważ to światło się zmienia. I mhm. potem, ok, chcemy to pokazać, a tu niebieska plama, więc pojawiły się filtry i... Mhm. I ratujemy to. Tylko czy przy tych zdjęciach z filtrem pomarańczyłem te koralowce nie są. Najprościej jest zrobić w ten sposób. Mm -hmm. Spoglądamy na swoje akwarium. Robimy zdjęcie jakimkolwiek aparatem. Cyfrowym, mm -hmm. no bo analogowy, z analogowymi to już ciężko. O, I następnie patrzymy od razu w podgląd. Aha, no, y, czy wygląda to tak, jak nasze ludzkie oko mm -hmm. to odbiera? Czy matryca to samo wychwytuje? Jeśli nie, to moja rada jest taka. Zdjąć ustawienie, y, y, zdjąć niebieski kolor. Spróbować zrobić zdjęcie. Mm -hmm. Jeśli już się zbliżamy, wtedy możemy przymierzyć dany filtr kolorystyczny. Mhm. To, co wspomniałeś, jeśli chodzi o ten e, filtr pomarańczowy. No tak, w wielu przypadkach e, wygląda to... No, brakuje mi, e, e, brakuje mi słowa, ale że nie tego oczekujemy, zwłaszcza mhm. jeśli... E, e, Hobbysta widzi, o, chciałbym takiego koralowca, przychodzi do domu. No pod moim oświetleniem tak nie wygląda. No, no Cały czas w pomarańczowych okularach nie możemy <laughs> chodzić, bo reszta <laughs> świata wygląda co najmniej niepoważnie. <laughs> tak. Natomiast no, są, są różne potrzeby okoliczności, co czego w danej chwili chcemy. Jeśli chcemy pokazać, że mamy takiego koralowca i takim się chcemy podzielić z kimś, no to no to, to już od hobbysty zależy, czy chce zrobić taką wytapetowaną lalę bez, bez polotu, że, że aż sztuczną, mhm. czy też pokazać jak najbliżej wzorca w ładnej oprawie, tak? Mhm. Czyli Widać niebieską poświatę, soczysty kolor. Mm -hmm. Tyle. Oto światło też jest mocno kontrastowe, prawda? Tak, tak. daje bardzo dużo kontrast. Mm -hmm. Ja kiedyś ja chciałam porównywać wybarwienia koralowców znaczy, nigdy nie brałam udziału w takim konkursie ale mm, dla mnie najlepiej pokazać wybarwienie koralowca to po prostu wsadzić go do białego wiaderka i zrobić zdjęcie w, w kelwinach takich, jakimi widzimy 5000. Można to ocenić na podstawie światła, bo widać wtedy różnicę, który, my, mm -hmm. jeśli brałbym mm -hmm. udział w tym konkursie, to można zobaczyć, który jest bardziej wybarwiony. Pod niebieskim światłem jest to utrudnione, bo mamy wiele czynników, takich jak właśnie y, światło, telefon, filtr. Jest tutaj dużo czynników, które po prostu zmieniają ten kolor. Mhm. A w ostatnich latach, gdzie y, na salony wjechał żółty, zwłaszcza złoty kolor. To już jest do, dopiero e, kosmos. Tak. Żeby to przedstawić e, w miarę naturalny sposób. Mhm. To jest trudne, bo on po prostu świeci. Ale są teraz też na przestrzeni lat e, mogę zaobserwować, jak te koralowce się zmieniają. Dostępność tych koralowców prawdopodobnie tak. też się zmienia, więc. E, okay. A karmisz koralowce w dzień czy w nocy? Czy w ogóle karmisz koralowce? Bo już założyłam, że karmisz, ale może. może w nocy śpię, mm -hmm. więc. Um, w dzień. Wieczorem, mm -hmm. gdy się ładnie otworzą. Ale czekasz na ten moment, jak się otworzą, czy nie? Pomagam im. Kropelka, one już tak, czują, czy... o tak, jesteśmy gotowe. Mm -hmm. Proszę, cyk. Ale to jest no, naturalnie. Na rafie tak. też one wieczorem się mm -hmm. otwierają. E Okej, okay. bo zazwyczaj chcę komuś doradzić jak najlepiej i, i chcę wytłumaczyć, że na co musi czekać na ten moment otwarcia, i faktycznie aminokwasy czy inne środki pomagają otworzyć te polipy. Więc okej, okay, czyli wieczór, dobrze, cieszę się, że się tutaj spotykamy, jesteśmy zgodni, bo jednak koralowce w ciągu dnia odżywiają się światłem, więc musimy zapewnić dobrą, dobrej jakości światło. A w nocy żarują w poszukiwaniu pokarmów. Dobrze, Mariusz, ale też jesteś współorganizatorem zlotów akwarystycznych. Z tego, co wiem, to robisz to od wielu lat. Więc może opowiedz coś więcej o tym przedsięwzięciu. Dlaczego warto jeździć na zloty? W dzisiejszym świecie cyfryzacji, coraz częściej spędzamy czas ze sobą, obok siebie, ale hmm? jednak w Innej y, przestrzeni, więc warto wybrać się, y, spotkać się z ludźmi, y, mm. w cudzysłowie, dotknąć do drugiego człowieka, porozmawiać, co ma na żywo do, y, do powiedzenia. Te mm. relacje na żywo to, to jest zupełnie coś innego. Staramy się y, y, tak przygotować. Y, Przestrzeń do, do, do rozmowy, żeby to nie było suche, męczące, mhm. żeby było to troszkę wody, niebieskiego światełka, mhm. żeby każdy mógł znaleźć formułę do rozmowy dla siebie, czy to przy, przy grillu, czy, czy też w zaciszu atelier z nienachalną formułą. Hmm. gdzie tak jak ja przechadzam się jednego dnia e, zlotowego i, i widzę, o tutaj ktoś e, rozprawia na, na temat e, bakterii nitryfikacyjnych, hmm. e, tutaj ktoś na temat oświetlenia, na temat plak w, kole, w kolejnej grupce, Tu się jest jakieś automatyczne przemieszanie i nie jest to w żaden sposób reżyserowane, tylko o, bo w danej chwili to kogoś zaciekawia, mhm. bo ktoś wyjdzie z pokoju z, z kolegą, sobie rozmawiają. Kantem oka ktoś widzi: O, tu jest taki temat, sorki. I cały czas jest przemieszanie. Mhm. Dwa, trzy dni, jak zbicza szczelił, mijają. Ludzie wracają z naładowanymi akumulatorami. Mhm. Bo tak na, naprawdę to, żeby być wieloletnim akwarystą, dla mnie, to bardzo mi pomaga właśnie kontakt z ludźmi, zarażenie się, podpalanie ich pasją, ich osiągnięciami, mhm. gdzie jakbym miał to robić sam, dla siebie, wiadomo, robię to na co dzień. Tak, Ale tak. ten impuls, mm -hmm. to, żeby dalej czuć się jak to dziecko, które stawia sobie ten słoik, prawda, no to, 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 jest, to jest najcenniejsze hobby. Mm -hmm. Tak, bo sami możemy się napędzać i tak. inspirować. Super. Fajne, fajne jest to, co robisz, doceniam. Yy, I chyba na tyle dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz, że nas odwiedziłeś, że podzieliłeś się kawałkiem mm -hmm. swojej pasji z nami. Dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Thank you. Thank you.